Cześć wam wszystkim, z tej strony Sebo, witam was w kolejnym filmiku. Dzisiaj nie ma komentarza z gier FPS, dzisiaj chciałbym wam polecić program, tak jest, technikalnia gromiastego, odcinek pierwszy. Program służy do nagrywania gier FPS, nie tyle FPS, tylko ogólnie gier poradników pulpitowych, tego dokładnie, co chcemy wrzucić na YouTube. Słuchajcie, różnica zasadnicza między Frapsem jest taka, że ten program jest stabilny, jest cholernie funkcjonalny. Zaraz wam mniej więcej przedstawię wszystko po kolei. Słuchajcie, pierwszy tutaj element widzi tego pada, to jest pad z Pegasusa, służy do nagrywania gier. Naciskamy go, wchodzimy w grę i nagrywamy bez problemu. Drugą opcją jest aktywny pulpit, czyli to, co dzieje się w naszym pulpicie, pokazujemy innym i prosimy o łapki. Trzecią rzeczą jest obszar aktywnego pulpitu, czyli to najeżdżamy, robimy taki prostokącik i pokazujemy widzom to, co chcą zobaczyć na pulpicie. Kawałek, fragment pulpiku, format pliku, możemy być AVI, może być MP4, rozmiar wideo 725, oryginalny 1080p i 420p, klatki 60, tu jest zasadnicza różnica między Framsem, dokładnie tu jest rozbity na 50, 30, 25, 24, 20 i 15, podaję wam wyniki dużego lotka. Puśćcie dzisiaj jest sobota, powinno coś być. Opcja mikrofonu, zawsze nagrywaj, nie nagrywaj, nagrywaj na przycisk. Tak prezentują się opcje pierwsze do nagrywania. Przechodzimy do zakładki dźwięku, długość nagrania. Możemy sobie ustalić dokładnie, ile trwa nasze nagranie, jeżeli chodzi o dźwięk. Format wyjściowy to może być WAV albo MP4 audio, czyli mamy do wyboru, nie musimy później konwertować po nagraniu materiału osobno dźwięku w programie Audacity. Wszystko tu praktycznie jest dostępne. Mikrofon zawsze nagrywaj, nagrywaj przycisk, zawsze nagrywamy sobie, bo pamiętaj o tym. Pomiar wydajności, możemy sprawdzić w danym fragmencie, jak zachowywał się nasz komputer. Pod spodem macie moją specyfikację, to Windows 7, Intel Core i3, 8 GB RAMu. Ten program także pozwala nam na zrobienie całkiem przyzwoitych zdjęć w formacie pliku PNG, JPG, BMP. I ostatnio najbardziej funkcjonalną opcją, za co sobie cenię ten program w przeciwieństwie do Frapsa, jest tutaj możliwość naprawdę spora konfiguracji ułatwiająca nagrywanie nam gier poradników pulpitowych. Zobaczcie, tu mamy do wyboru język, możemy ustalić także, czy podczas nagrywania aplikacji ma być na wierzchu, czy mają być pokazane dodatkowe opcje, czy parametry systemu też mają się pojawiać. Opcje nagrywania, jakość wideo może być normalna, niska, wysoka, tu zależy rzeczywiście już tylko od waszej specyfikacji swojego peceta. Ja mam normalną, zakres wyjściowy od 0 do 255. Kolejną naprawdę fajną opcją jest nagrywaj wykorzystując wszystkie rdzenie procesora. Temu takiej opcji oczywiście Fraps do końca też nie posiadał, dlatego przy większych obciążeniach procesora czasami spadały nam klatki. Tutaj wszystko zachowuje się stabilnie, jeżeli ustawimy te 60 klatek, jeżeli nasz komputer daje radę, to te 60 klatek mamy przez cały czas nagrywania. Nie ma jakikolwiek większy problem. Nagrywaj kursor myszy, możemy nagrywać, możemy nie nagrywać. Używaj nakładki graficznej, możemy narzucać swoje loga podczas już nagrywania materiału. Nie musimy później bawić się w żadnym programie do edytowania filmów. Od razu wchodzimy w plik wejściowy, nakładamy swoją jakieś logo graficzne podczas filmu i już nam się pojawia. To jest jedna z lepszych opcji, jaką cenię sobie w tym programie. To jest możliwość połączenia kamerki internetowej od razu z programem do nagrywania. Tego Fraps, tej opcji rzeczywiście nie miał i musiałem osobno ustawiać kamerkę internetową w osobnym programie. Dzięki temu właśnie komputer był na maksa obciążony. Tutaj wszystko zostało połączone w jedną całość i mamy, słuchajcie, do wyboru aż dwie kamerki. Możemy sobie ustawić, w którym narożniku ma od razu być nasza kamerka. Możemy od razu ustawić sobie proporcje naszej kamerki, w jakim stosunku procentowym do ekranu może być. No tak, może być nasza kamerka, jest druga kamerka. Tutaj mamy cały rzeczywiście później podgląd, jak wygląda kamerka nasza, prezentuje się na tle całej gry. Ustawienia mikrofonu, zobaczcie, ile ten funkcji ma program, jak on jest rzeczywiście rozbity. To jest pro, takim daje mi się polski program do nagrywania gier. Cholernie zoptymalizowany, dobrze rzeczywiście chodzi. Urządzenia audio, możemy domyślać mikrofon i Realtek, a ja skorzystam z mikrofonu. Poziom głośności, wiadomo, 100W.
dźwięk systemowy, to jest tu ustawienia domyślne, nic tutaj na razie zmieniam. Proporcje, nawet możemy sobie ustawić proporcje nagrywania balansu dźwięku. U mnie jest 84 do 16, 84 mikrofonu 16%, czyli to co się dzieje w grze. Nie muszę już konfigurować sobie w grze głośności. Tutaj rzeczywiście program wszystko robi za mnie. Naprawdę wygodny, sprawdźcie sobie ten program Trial. Pamiętajcie, jest w opisie, możecie sobie skorzystać z tego linku. Tutaj mamy ukryty HUD. Czy HUD ma się nam pokazywać podczas gry? Ja nie nagrywam HUDa w grach i aplikacjach. Chcę mieć cały ekran, jednak to, co się dzieje na z gry, od razu wrzucone na jako cały ekran. Ustawienia eksportowania, czyli gdzie nasz plik ma się później zapisywać, czy na pulpicie, czy stworzycie sobie jakiś specjalny folder, to mnie naprawdę już nie interesuje. Może od razu ten program wysyłać gotowe już pliki na portalu YouTube, albo rzucacie później sobie do renderowania. Ja odfajkowałem tą opcję, jeszcze zostawiam sobie do renderowania, do wrzucenia, do klejenia jakichś dodatkowych filmików. I ostatnia opcja to rzeczywiście jest przypisanie klawiszy, także... Słuchajcie, podsumowując, mój pierwszy odcinek Technicali, wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry, zoptymalizowany program do nagrywania gier. Dobrze jest to właśnie, że jest możliwość sprawdzenia sobie wersja 30-dniowa, jak wam ten program będzie się sprawował. Wydaje mi się, że warto się zaopatrzyć w ten program. Dla tych właśnie osób, które nagrywają właśnie szczególnie gry, dlatego że zawsze te 15-20 klatek będziecie mieli gratis. Ten program wam zagwarantuje 20 klatek, a funkcjonalność jest o tyle dobra, że zwykły nawet gracz, który zaczyna dopiero nagrywanie, nie będzie miał problemów z rozpoznaniem i odpowiednim dopisaniem sobie funkcji do własnych potrzeb. Takie mam bynajmniej zdanie. Nagrywam już ponad 3 lata i nagrywałem te 3 lata Frapsem, ale od 2-3 miesięcy nagrywam programem Mirrorless Action i jestem z tego zadowolony. Dziękuję właśnie też producentom za zaopatrzenie mnie w pełną wersję tego produktu. Także ja pozdrawiam was serdecznie. Niedziela, kolejny filmik. Tym razem wracamy z powrotem do sceny FPS. Mówił dla was Sebo. Trzymajcie się, pamiętajcie, gromcie z mocą. Do następnego filmiku. Na razie. Cześć!